Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną Krzysztof. Siemano. Widzowie na czacie, witam serdecznie. Oraz nowy nabytek, który przed nami stoi tutaj. Na samym wstępie łapeczka w górę, bo modernizacja gospy trwa w najlepsze. Mianowicie trawa już sobie zarosła po trochu. Dziesiąt trochę się powyrównywało. Uznaliśmy, że jeszcze teraz nie będziemy tego budować. Zrobimy tak. W planach mam jeszcze remont trochę domu zrobić i zrobimy to wam jeszcze na jesieni, żebyście widzieli, a cały ten coś nowego, co będzie powstawało, zrobimy sobie przez zimę, co nie? My tak nie stajemy, tylko budowlańcy, także niech oni zapieprzają w zimę, a my sobie będziemy wtedy ogarniać po prostu tutaj gospodarstwo, bo w zimie jest najwięcej sprzedaży i dużo takiego roboty, takich krówek, nie? Także to wszystko będą oni ogarniać, a my zrobimy sobie całą resztę gdzieś tam poza tymi odcinkami, bo jak wiecie, zimę skipujemy, bo was nie interesuje, no nie ma co ukrywać. No, odcinki normalnie robią tutaj jakieś tam od tych 3 do 10 tysięcy, nie? Gdzieś tam wychodzi. Chodzi, różnie zależy jaki fajny odcinek. A zimówki zawsze to jest 1002, nie? Więc nie ma sensu tego nagrywać, bo szkoda waszego czasu, szkoda mojego. Ja sobie skipnę, nie muszę się przygotować na odcinek. A wy widzicie od razu jakieś zmiany na wiosnę. I też fajnie, bo wiosny zwykle dużo zmian, także spoko. Propos zmian. W końcu nadeszła chwila kupić nowy nabytek, bo dawno było. Także jest to Unia Plow 6 o szerokości 3 metrów. Jest to głębosz, który będzie się u nas pracował. Wymaga 150 koni i w sumie tylko 2 ciągniki mogą go pociągnąć, czyli New Holland i być może Massey. Nie, jeszcze jest ten, jeszcze 16 pójdzie z nim. Tak, no to nawet ok, nie? Więc spoko. Lecimy się z kolejnymi rzeczami, ale zanim też do tego podejdziemy, to może Krzychu podejdziemy pod kurnik, co? No i szklarnia jeszcze nowa. A, no i szklarnia nowa, tak, bo trochę żeśmy czasu skipnęli. Za chwilę wam pokażemy tutaj co i jak, ja sobie to trochę zapadę maszynką. Dzisiaj tak trochę na ubogo, że tak powiem, ale to nic. To tu się wydarzyło, no ta sama szklarnia co była, po prostu posłaliśmy sobie taką drugą. W tym miejscu już nie ma płyt na obornik, Krzychu wszystko powywoził. Więc mamy tutaj dużo miejsca, żeby gdzieś tam sobie manewrować z tymi szczepkami. Bo to wiecie, bo trzeba tak do fulla. Trochę poprawiliśmy tą drogę, lekko zarosła, tak samo też widzicie, to sobie to wszystko pozarastało. Maszynki tak stoją dziwnie bez żadnego nakrycia, ale no tak na razie jest pod chmurką, nie? No i ten. I to oczywiście tak samo jak tutaj, czyli mamy cebulę, ogórki oraz paprykę, bo on tego nie naprawiłem, miałem naprawić. Aż to, no. Przypomnij mi, dobra? Po odcinku. Dobra. Zdjęcie to naprawił, bo kurde, znowu zapominam o tym, nie? O, na targu co jakieś zapotrzebowanie jest. Całkiem spoko. Mamy 333 tysiące i to już jest cena na czysto, bo kurnik już jest spłacony, jakby co. I tak on się prezentuje, więc proszę was bardzo, jest silos. Tutaj możemy sobie już rzucać spokojnie jedzonko. Ogólnie tak wymurowali to, ale wiecie jak to jest, nie? Więc tak to działa. Zaraz wejdziemy do środka, to jeszcze ze mną wam pokażę. Chyba już wszystko to było, nie? No, więc dawaj jeszcze polejdziemy sobie do środka. No, nie działa. Nie mu działa, fajnie. Nie wiem czemu nic nie działa. Może ja mam klucze po prostu. No, więc już widzicie, jest to podłączone, mamy prąd i tak dalej. Jest światełko to gdzieś? No to powinno być. Nie. Jest, włącz światło, też nie działa. Nie działa ci? Ole flash! Ole, a ty z jednej takiej potężnej? Nie wiem, jak to działa, zapala na kilka razy. No bo jest tam, jeszcze zobacz. Tego, no. Tu jeszcze jest, no, ale tutaj ktoś... Dobry halogeny zapierdzielił, nie? Dobra, kurde, będę w nocy świecić potem. Żyta dojrzewa chyba. Więc tak to wygląda, tu mamy też, widzicie, te pojemniki do karmienia, czy te rury do karmienia. No i jakoś tak to się tutaj prezentuje, nie? Wyjście też na zewnątrz, ale pewnie tego nie będziemy otwierać, jak już to gdzieś tam potem. No i co, czekamy na kurczęta, niedługo przyjeżdżają. Będzie ich około chyba połowę kurnika planowanego, bo to jest 1500 sztuk wchodzi. Ale my sobie tak zamówimy jakieś 700, coś takiego, może lekko ponad. I oczywiście malutkich kurczaków, żeby nam... A jeśli wietrzy w sumie to jeszcze, póki wiesz, póki no. Może być tu czysto, niech będzie czysto, bo potem będzie wielki dym, nie? Klapę sobie zamknę, no więc będzie się to działo jeszcze na pewno nie raz. Powiedz mi, co to się stało z tą... Z tym tutaj? No? Przewróciła się. Była wymiana, szybka wymianka była. Aha, a okay. Tu nie mogłem tego wysypać na to, bo tu jest chyba pełne jest. Chyba full jest, no dobra, trudno. No, także tutaj akurat jak chodzi o kurnik, mamy tą budowę zakończoną, wszystko fajnie, no i czekamy sobie, co to będzie działo się. Ogólnie mówicie, że to jest game changer i że nas to bardzo rozwinie. Ja wiem, dlatego będziemy bardzo powoli w to iść. Więc zobaczcie potem co jak. Tutaj jak widzicie też troszeczkę się zmieniło, no bo wyrównaliśmy sobie ten teren i już właściwie pod
Pod Silos, no niedługo będziemy go po prostu stawiać, bo to już tam się powoli też kończy. Kończy nam też się kiszonka, nie? Także fajnie. Dobra, to co? Chyba idziemy do maszyn, nie? Bo ty jedziesz na 49, z tego co wiem. Tak, na 49. No, a ja dzisiaj będę jechał na 45, to właściwie zaraz koło Kurnika. Też może troszkę poopowiadamy potem, co się jeszcze jakie plany mamy dalej, a trochę ich też jest, więc zawsze ciekawie dla was będzie coś tam posłuchać. Okej, okay, maszynę spalamy. Czy nasz interak będzie dobrze? A w sumie nie wiem, czy grać, czy nie grać. Mniejsza o to. Trochę się zachmarza, więc bardzo możliwe, że będzie padać. Możliwe. Więc nie wiem. Krzysztofa, tam trzymasz jakieś zagraczne? W błocie. Tak, o właśnie, bo mieliśmy ten modzik na instalować na te... na to błotko, ale nie wiem, czy to jeszcze dojdzie do skutku, czy nie. I słuchajcie jeszcze, taka sprawa, bo tutaj, dziękuję fans za followa. Taka sprawa to, że ty już nagłosy możemy robić w sumie, kolejne. No. O, to elegancko. A właśnie, siadnokosy, trzeba będzie kupić przetwarzarkę nowo, nie? No. Sprawa bliska jest jeszcze taka tutaj. O, 3 metry mi zapałą, fajnie. I to powinienem robić elegancko oreczkę, bo już trochę mieliśmy z tym problem. Dzięki mechanikowi o ksywie Jungus pomógł nam tutaj bardzo fajnie ogarnąć, żeby to zdziałało, bo ja próbowałem, ale niestety nie szło. Więc git, a po co tutaj zrobimy orkę? Tylko na trzech polach robimy orkę, dlatego że chcemy już zaorać to i wydobyć wszystkie kamienie, które tutaj też są. Jak już się wydobędziemy, no to wtedy sobie te kamienie zbierzemy i będziemy mieli na tym polu już spokój totalnie. Także taki to plusik tego, że sobie tutaj trochę podziałamy. Nie wiem, czy mi się uda to dzisiaj pole zrobić całe, mam nadzieję, że tak, ale też nie chcę robić tasiemca. A już widzę, że mamy nagrane około 7 minut odcinka, także może być różnie. Krzychu jest tutaj dosłownie za drzewami, za tą skarpą tam na górze. Także może się tam dzisiaj będziemy gdzieś tam z nim mijać jeszcze. Będziemy się mijać tutaj, tak? Gdzieś drzew nie ma. No. Okej. Okay. No, dlaczego padł na głębusz? No bo słuchajcie, głębusz jest 3-metrowy, jest to fajna rzecz, którą będziemy pewnie łączyć tam sobie przy ości pola, a nie używać już pługu. Pług będzie takim po prostu supportem dla nas i tak dalej, a chcieliśmy też coś nowego, coś większego, więc myślę, że to jest fajny sprzęt, bo to jest zwrotny sprzęt, jest on zaraz bezpośrednio za dupą, także jest to na pewno fajna sprawa, bo od razu, jak mówię, jest za nami, nie? A właśnie widzę, że tam coś się tutaj popsuło w tym miejscu i można by było, albo źle pojechałem, albo coś, no nic, tam się jeszcze może dorobi potem. Okej. Okay. Chyba tak, tam trzeba jeszcze jeden przejazd zrobić. No, więc tak to wygląda. Czemu to jest akurat w środku tak paskudnie? O, teraz trochę lepiej będzie, nie? Większa widoczność zawsze też spoko. Pojadę sobie z tej strony teraz. W ogóle to pole jest chyba najbardziej wymiarowym polem, jakie mamy, nie? Bo ono nam elegancko zawsze wychodzi ze żniwami. I tak samo widzę, że elegancko nam wychodzi z oranem, nie? Bo no, jest naprawdę tutaj na styk, więc można powiedzieć, że długość czy szerokość tego pola jest wymierzona perfekto. To ja nawet nie wiem, czy przypadkiem już my nie możemy robić kiszonki. Wiesz? Nie wiem. Bo mamy w sumie sierpień, a widzę, że kukurydza nawet taka, że miara dojrzała jest. Czytaj ten czat? Czytam ten czat, no ale no to moderatorzy też są chyba, nie? Na czacie. Ja teraz staram się trochę się mówić do ludu, do narodu. Więc no wiesz, nie? Wiesz jak jest. Tak, no i też tu możecie zauważyć od razu, żeśmy sobie wszystkie te pola powapnowali, ponawozili i jest przygotowane pod nowy sezon, myślę, jak najlepiej. Miejmy nadzieję, że plon odda i że będzie to sprzedawać po prostu. Ale też jak mówię, nie nastawiamy się na zbyt duże plony, bo i tak mamy dużo pieniędzy. Wiem też, że z nim brzmi, ale troszkę opóźniamy ten rozwój. Chociaż myślę, że w sezonie tym 9, który zaraz będzie się działo, dzięki za follow, trzeba będzie po prostu pomyśleć nad tym już, żeby ruszyć z kopyta, nie? I właśnie myślę, że no... W tym roku w końcu zdzierżawimy ten młyn, czy nie? Jak to będzie wyglądać? A będzie nas stać? No tak, no spokojnie będzie nas stać, nie? No to bierzemy od razu, no to właśnie nie wiedziałem właśnie, czy może w pola pójść, czy w tę dzierżawę, ale no w sumie tak pomyśleć to można by pójść w dzierżawę to, nie? To byśmy mieli trochę z głowy. No, to trochę niewymiarowo wyszło w tę stronę, bo tam gdzieś jest ten. Nie zahaczyło mi to. Ale ogólnie jakby tym się robi kombajnem idealnie, nie? No, więc może nawet gdzieś tam w przyszłości to z tym młynem ruszymy. Ja będę postarał się jakąś tam fajną cenę dogadać, żeby za tu dzierżawę nie zdzierali z nas jak za nie wiadomo co. No i zobaczymy, czy tam się jakoś fajnie to uda zrobić, nie? Bo też fajnie było sobie można było, przepraszam, produkować mąkę. No i git, nie?
Okej, okay, spoko, spoko. Witam Patryka w takim razie. Pali się? Już się nie pali, już się paliło, Tomek. Już się paliło, wszystko jest już posprzątane. Nawet sobie trawa rośnie. No i co, tak ogólnie mam taki pomysł, żeby trochę tą trawę tak zostawić na tym podwórku, żeby trochę sobie to zarosło jakoś ładnie. I może, wiecie, zrobimy sobie tak, żeby nasze podwórko troszkę bardziej się stało takie naturalne, bo dużo tam jest błota i w ogóle, a może właśnie, mimo że mamy duże sprzęty, może teraz będziemy bardziej szli w taką stronę, żeby... mogą się też pójść trochę tej. Może będziemy teraz szli w taką stronę, żeby trochę nam się... A, 28 metra się zmieniło, to fajnie. Dlatego mi to nie wyszło. No, mówię. Wracając jeszcze do tej cukrowni, to mamy już ten wybrany teren, mamy wybrany już. Tak. No, gdzie to będzie stało? To już mówiłem na poprzednim odcinku jeszcze, ale no już mamy tak jakby zapewnione, że to będzie na 100% ten teren. Jeszcze nie powiem wam gdzie, bo to jest naprawdę fajna miejscóweczka. No i daleko stąd, też trochę oddalone jest to od nas, więc spoko. No i też zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ta cukrownia ruszy jak najszybciej, chociaż wiem, że to może trochę potrwać, no bo jednak tutaj co by nie było, ale a pojedziemy na tę stronę. No Wank się zaczął mówić na odcinkach. No, Krzysie dzisiaj jest rozgadany. Nie no, fajnie, że tamten zabiera Krzysztof głos, bo zawsze tak jest cichutko, robi sobie po prostu. A, właśnie, bo minął lipiec. Krzysztof, ja ci tutaj muszę dać wypłatę. Na odcinku daję, że nie było, patrzcie, Krzysztof ma wypłatę teraz. No. Kurna, za fakturę się mi się policzyła stówę. Złodziejka. No trudno. A nie, to ZUS oddany, dobra. ZUS! To na ZUS poszło. No. Więc tak, Krzychu miał na początku u mnie, ile ty byłeś wypłaty? 3000 miesięcznie? Potem żeś zrąbał chyba tego MTZ-a. To przez 2 lata było pobierane ci z konta tam tysiak chyba? Coś takiego? Jakoś tak, no. A teraz podwyżka na 4 klocki. Było, że dwa były ten. No miałem 3, ale 2 dostawałem, bo za tego. A, to może też jakieś zabierałem. To może miałeś 3, a potem było 3,5, a teraz już 4. Także się elegancko się rozwija. Ponosi swoje kwalifikacje, już nawet kombajn na niego zarejestrowaliśmy, także inwestujemy. Cześć Kose, witam. Ale to się dość spoko właśnie opcja, bo jak zwykle gram gdzieś tam sobie na singlach czy coś, to wiadomo jak to jest. Za procent się płaci, jak już tu Krzysiek jest, to fajnie, że może sobie też coś tam zrobić, taki lekki roleplay, że właśnie, że opłacamy, nie? Więc bardzo fajnie. Przy okazji też, nie wiem czy mogę to sobie powiedzieć, że chciałbym, ale nie wiem czy jak tam Krzysiek uważa, ale powiem, najwyżej trudno. Możecie wpaść do Krzyśka, bo niedługo będzie robił comeback sobie. Więc już możecie tam przyjść, przyszykować się na ten powrocie Krzyśka, bo wraca do streamków na pewno. Taki ma zamiar, nie? Że wracasz już na pewno. No tak, w przyszłym miesiącu, nie? Miejmy nadzieję, że się wypali wszystko. Tak, że na razie Krzychu ten dom stawia i wiecie, i robi sobie ten nowe studio. więc Kongo, nie? A mówisz, że to lecie alimenty, nie? Stać go, nie? Tu proszę. No, także wiecie. Czteropiętrowy blok, będzie bliźniak pod wynajem, także... Ty, ale bez skit, jakby zrobić bliźniak... Nie, dobra, nie idźmy w te strony. Róbmy to, co jest fajne na gospie, nie? Cwaniaczek, Ajax. Nie, Praga Północ, Praga Południe chyba tam, nie? Ten. W klipie było. Dobra, ja powiem ci szczerze, że chyba nawet to poletko dzisiaj łyknę, nie? Mówisz? Fajnie idzie, no już ponad pół zrobiłem. Okej. Ajax Amsterdam? Ja nie wiem, czy coś jakieś gier, co nie było, ten Ajax Amsterdam. Coś mi się każe takiego. Daj miodu, jest mi udawany. Skład jakiś FIFA czy coś? Nie wiem, no coś takiego. Ja każę to z jakieś takie gierki dla dzieci, pamiętam, kiedyś grałem. Tam się w piłkarzyki takie grało. No. W ogóle właśnie tak patrząc ten nieużytek właśnie. Przypomniałem sobie o tym, jak kiedyś jakiś widzu na YouTubach robił tutaj właśnie w tym miejscu gospo, nie? I kurde, elegancko mu to wyszło, naprawdę. Fajnie, więc tak... Może, padło mi teraz do głowy, że może by coś tutaj też w tym miejscu podziałać, coś może porobić? No nie wiem, zobaczymy się, nie? Zobaczymy. No. I tak kurczę, w sumie nie wiadomo... Na miaturkę teraz nie daje kurnika, ale gdzieś to pisze w tytule, że jest kurnik wybudowany, żebyście zobaczyli jak on wygląda, ale tarczy każdy już wie po cegłach, nie się domyślił jak to będzie wyglądać. Ale myślę, że wygląda nieźle, coś takiego trochę innego, bo tamten taki wiecie standardowy był, więc zmieniłem mu tekstury. I myślę, że jest całkiem innego, że dzięki Kubulcix za follow, bardzo miło.
No i w sumie coś jeszcze miałem mówić? A, odnośnie tych kurwek, które tam były. Niby już ich nie mamy, ale w sumie kasy jakieś dla nich nie dodawaliśmy, bo uznaliśmy, że trochę jest za dużo tych pieniędzy. Więc jakby co, to nie zarobiliśmy na tym. Mamy sporo teraz kasy i w sumie, wiesz co, myślę, że po żniwach moglibyśmy w sumie jakieś kawałki kupić nowe pola, nie? Że no nie tak, wiadomo. Tylko teraz moglibyśmy po żniwach kupić, bo wiadomo, nie chcemy kupować pól, jak ktoś tam, jeszcze coś na nich ma, niech sobie zbierze i na spokojnie potem kupimy. Także co, no jest plan na te 93 kupić. To trzeba zaatakować. I myślę, że może Krzychu właśnie to przy chacie, te co mówię, 67, 8, 9, nie? No. Te no, trzy, no, no, no. One były fajnie, można połączyć, bliziutko są. I też fajnie moglibyśmy sobie, no nie wiem, jakąś krzonkę na nich robić. Bo to wiecie, zawsze blisko do dowożenia jest, nie? Więc, no, no zobaczymy jeszcze jak tam ostatecznie wyjdzie. Ale miejmy nadzieję, że jakoś się fajnie uda. I zamkniemy się gdzieś, nie wiem, no, w 200 tysiącach ze pola. Bo i tak, wiecie, mamy kasy sporo, nie? Chociaż czekaj, na remont chaty musimy zbierać 40 tysięcy. No i ten budynek też jakieś 90 tysięcy by kosztowało, nie? Siemaczko senior, witam. No, no więc właśnie potrzeba nam by było wtedy jakieś 160 tysięcy, dobrze mówię? No. Także... No i może kiedyś to 75 na dole kupić, bo taka fałka to jest jakby. 75? A, no to jest spoko, no. spoko. Tylko wiesz co, myślę, że jak będziemy mieli już nowego sporaczenia, jak sobie ogarniemy ten, już na wiosnę raczej, nie? A, no, no, no. Ale wyście mi, że teraz co się będzie działo, to poleci mocno nam poleci, dużo pól teraz dojdzie, bo coraz większymi sumami po prostu obracamy, ale to też im więcej sum mamy, znaczy większe kwoty mamy, to bardziej też chcemy pójść coś trochę innego, żeby nie tylko kupować coś, co nas bardzo mocno rozwinie. Czyli na przykład według mnie takim pomysłem jest ta właśnie wspomniana cukrownia, czy nawet ten młyn dzierżawić, który będzie nam stale pobierał pieniądze i tak naprawdę to, co nam wygenerują, powiedzmy, nie wiem, krowy, to pójdzie w dzierżawę tego, nie? Żeby sobie zarobić więcej za mąkę, więc tak wyjdziemy teoretycznie lekko na plus, nie? Bo mamy bardzo duży przychód stały i to jest w sumie spoko, bo wiecie, kredytu już w sumie nie mamy bardzo długo i też nie chcemy brać, więc to też się będzie zawsze jakoś tam działo, a za chwilkę jak dokupimy kawałki ziemi, no to co będzie się działo? No maszyny będą za małe, więc pójdziemy znowu w maszyny, nie? No i tam zacznie się, wiecie, to już będzie leciało mocno, nie? Dużo pieniędzy będzie leciało, także fajnie. Myślę, że to będzie też spoko pomysł. Wiesz co, ja myślę nawet, że tych coś strzeliło. Boże święty, aż zawału prawie dostałem. Organista bił? Siemano, rajtuzie, mam właśnie rozkminę. Aha, no to już wiem, na czym się zastanawiałeś w takim razie. No nieźle, nieźle. Jak tam ci idzie? Ej, też sporo zrobiłeś. No połowę chyba. Cześć, hutnik. Kamień jak nic? No, no, no. Co mam stać? Stać? Sąsiad pokazuje, że radio ma? Dłuto? Nie, no wszystko trybi, no nie, dobra, już nie będziemy tak roleplayować. Właśnie, bo tam pisaliście mi, że ja niby jakiś heros jestem. Ja żadnym bogiem Olimpu nie jestem jakby co i proszę mi takie rzeczy nie pisać, że heros, że tamto. Ja po prostu gram w grę sobie tutaj, a to, że jest stawka roleplayowa, to nie oznacza, że to jest seria roleplay, po prostu byłoby nudno bez tego. Jakby co, więc wiecie, tam coś sobie budujemy, gadamy takie, a tylko po to, żeby to nie był zwykły gameplay, tylko co, żeby się działo, nie, że nie było nudno. Rozumieć? Więc proszę mi to nie porównywać. Okej, okay, dziękuję bardzo. I tyle. Nie, żeby coś było w tym złego, nie? Ale... No rozumiecie jak jest. W ogóle ta szóstka mega kompaktowa jest. Naprawdę ja się dziwię, że tak dużo koni upchnięto pod taką małą maską, nie? Naprawdę. No a Jungus mówił, że może... O, przepraszam. Coś mi tutaj... się odbija. Jungus mówił, że może być problem z teksturą, ale jest okej. Okay. No. Także fajnie, wszystko jest. No i dobra, tu sobie jeszcze ostatni raz zajedziemy. I fajowo, jak mówię, robiliśmy tylko to po to, żeby kamyczki wydobyć spod ziemi i żebyśmy mogli to pozbierać, bo te kamienie nas strasznie wkurzają, gramy ogólnie na tym save'ie bez kamieni. No i wiecie, no nie ma sensu, nie chcę się w to jeszcze bawić w ten zbiór, nie? Matko, jak mi dzisiaj sadzi, zaraz to... O, aż widzisz tę plamę? Czy ja nie widzę, tylko ja ją widzę? Poszło z farszem. Mogę otworzyć kabinę? O, mogę. Czekajcie. O! Dobra, trochę się tu przewietrzy. Już tak poszło. Jak to działa? Aha, tak to działa. Dobra. No, teraz jest git. Trochę to się właśnie, jak mówię, lekko zwapnowało nam to pole, ale to nic takiego.
Ty właśnie, z głęboszem jest tak, że można nim skręcać ludziska? Ktoś z was może wie, jak to działa? Czy głęboszowanie daje radę? Spoko, organista, za chwilkę tam skończymy odcinek i pójdziemy, nie? To już tam też mówiliśmy o tym. Bo nie wiem, czy z głęboszem tak bardzo się da skręcać. Z półki wiem, że średnio raczej, bo on jest tak jakby, wiecie, a głębosz... No jest na przytyłku, nie? Cały czas nie podpięty, więc... No, ale fajnie w ogóle, że masz na Unii coś takiego nowszego. I kto wie właśnie, czy w tej Unii się nie zaopatrzymy jeszcze. Bo to naprawdę spoko sprzęty są, nie? Jakbyś ty Krzychu gdzieś tam miał w przyszłości dodatek platynkę, to było mega dobrze, bo tam fajny właśnie jest kultywator, nie? Czy ta leżówka, chyba kultywator. Więc on by fajnie tutaj pasował na tą kolonię, co nie? Aby sobie go zakupić, bo to jest taki trochę już większy sprzęcik, nie? Spoko. Więc... Bo to farming? No farming, ale wiesz, żeby też w miarę tam symulować tą farmę, nie? Ale mi się teraz marzy taka ultra... Mam raz na rok mam coś takiego, że chcę sobie odpalić taką ultra realną serię właśnie, nie? I kurde, bym sobie teraz pograł tak, wiecie, na full realistic, bez hudów, wszystko, wiecie, ogarnieć sobie, nie? Ale nie, że go spod zera, tylko tak zacząć sobie już z jakimś setupem, nie? Tak wiecie, już tak, już coś tam trochę mieć, nie? Bo od zera gra się ciężko i wiecie, nie? Jak to jest? No to sobie tak może skręcimy tej. Jak myślę, że można, to można. Realna seria na it, okej. No, to ale taki wiecie, tak naprawdę taką fajną realną, nie? Że kombinujesz, myślisz, totalnie tak się wczuć w roleplay, ale nie taki, że o, policja przyjeżdża, a tu ksiądz jedzie, a tam coś, nie? Tylko tak wczuć się w taki roleplay, jak właśnie na zasadzie wchodzisz w świat gry, jakbyś był na poważnie tam, nie? To mogło być ciekawe. Tak mówisz? Dzisiaj będą mnie spoko organista, rozumiem. Bardzo dziękuję mimo to za ostatnie wsparcie, i tak jesteś kuzaczek. Ej, dokończymy te dwa pola. Kurde, dwa polaśmy zrobili na tym, na odcinku zrobić. Można, tako? No. Powiem ci, że bardzo, bardzo dobra sprawa. Walę teraz poprzeczniaka, dobra, żeby tam już potem nie jeździć. Spoko. Bardzo super. O, tu kamienie są, Jezus Maria, to się dziwię, że to nie pourywało nam nic, nie? Tam to takie brytki malutkie, a tu widzę, że kurde... No pustaki wychodzą z pola, nie wiem, tu jakiś pustaki. Zamek jakiś stał, czy co? Okej, witam fikuś, siemaneczko. Dobra, to sobie zajadę. Ty struny. No ale konkret są to i te. No pustaki normalnie na polu, nie? Ja czytałem. Aha! Że to nie ostatni. No cóż. To też tak ten. Stawiamy to w lekkiej niepewności, nie? Kiedy granie z Martą? Za chwileczkę. Skończymy odcineczek. Właśnie, bo co tu się dzieje? Ogólnie ludzie, jakbyście wpadali na Twitcha, to byście mieli fajne rzeczy do oglądania, bo na przykład dzisiaj będziemy sobie grać na multiku z innym streamerem niż Krzysztof. Także, no warto też oglądać. Ja naprawdę was do tego serdecznie zapraszam, żebyście wpadali na Twitcha. Wiem, że może ta serii już tutaj wiele osób śledzi, bo jak jeszcze były malutkie sprzęty, to ludzie oglądali. A teraz jak są większe, to już tak trochę uważają, że to już takie nie moje klimaty, ja wolę jak są graty, nie? Więc ktoś to wpadajcie na tego Twitcha, bo to naprawdę dużo zawsze fajnych gdzieś tam rzeczy się dzieje, albo śmiechichy. Jednak jest taka trochę mniej formalna forma, chciałem powiedzieć. No może być, mniej formalna forma. Mniej formalnie po prostu jest na Twitchu i jest taki większy luzik. A na YouTube wiecie, tak, jest jakiś pomysł na odcinek, trzeba o czymś pogadać, coś powiedzieć. I tak nie do końca zawsze jest ten czas, żeby trochę się też pośmiać. Bo zwykle chcemy coś zrobić, pokazać i to jest odcinek zamknięty, nie? Nie chcę już tak bardzo mieszać tego Twitcha z YouTube'em tutaj. Ale no warto, żebyście byli, nie? Bo dużo dzieje się między odcinkami po prostu. I to też fajnie, gdybyście śledzili zamknąć sobie drzwi. Ten właśnie temat, nie? Ja chyba też zrobię teraz ten, tego klina, wiesz? No tak, bo ja tu sobie GPS jeżdżę, to bym mógł fajnie jeździć. No, dobra, spoko. Jakbyś mi przeszkadzał, no. Jasne. Więc spoczko. Okej, okay. Ale kurde, nie, ten głębusz fajna robota, nie? Chciałbyś się może ten pojeździć tym, to ja bym się zaraz pojechał sobie pługiem. Spoko, można na koniec. Możemy się zamienić, nie? O, od razu ustawiony GPS-ik elegancki, znaczy Krzychu jeździł. Nie. A my sobie pojeździmy trochę pługiem. Pług też jest spoko zawsze w maszyno, nie? Tylko, że właśnie jak mówię, no to ma 2 metry. Trochę więcej tego, to jest takiego... panie. Więc takie trochę zabawy jest.
ale fajnie się nim jeździ. No mimo to jednak uważam, że do łączenia pól na pewno będziemy używać częściej Głębosza, bo jest po prostu bardziej kompaktowy, nie? No tylko minus taki, że ma większe zapotrzebowanie mocy, dlatego no jest to minus, nie? Na pewno niewątpliwy, ale myślę, że w przyszłości jak zaczniemy bawić większą maszynę, to nawet i Głębosz się inny pojawi. Znaczy dajcie znać właśnie, może zapytam was. Jeżeli jesteście team Głębosz, napiszcie hashtag Głębosz, a jak team Pług, napiszcie hashtag Pług, okej? Okay? Bo nie wiem, jak wy to, jak do tego podchodzicie i jak uważacie, czy jak to gdzieś nie zniosło. Czy bardziej wolicie Pługi, czy Głębosze w farmingu, nie? To napiszcie w komentarzu tam na YouTubie, będę wiedział potem, ilu was jest, nie? Żebym też wiedział, może jakąś maszynę kupić lepsze, bo będę starał się jakoś tam zadowolić każdego widza, który śledzi tą serię, nie? Że jak nie chcecie Głębosze, no to po co Głębosze, nie? Hashtag Pług? No tak, zaczyna się. Okej, okay, dobra, ja to sobie tak dojadę. Czy będę miał GPS-a? Chyba złap mi coś tutaj, ten GPS-ik. Ty w ogóle paliwa tutaj trochę brakuje. No, to już się skończy. To dobrze mi powiedziałeś. A nie, tak odkończyłem pole. Właśnie ludzie, bo też nie mamy zbiornika na paliwo, więc trzeba mnie zamówić. Także mam nadzieję, że jak najszybciej już to się uda zrobić. Bo póki co wszystko mamy w tych Mauserach, po prostu wozimy sobie, nie? I w sumie pasowałoby się zatankować, no. Hashtag talerzówka. Talerzówka? To co tak wolno idzie? O. Bo ten. Procenty ma słabe. Aha. Tak? O kurde, on trup jest. Gdzie jest? Trzeba go remontować, nie? Zima. A nie, jeszcze zima nie idzie chyba. No, z zimy ten, jeszcze kawałek. Kurde, jaki pypek mi został. Wziąłbyś tego pypka? Ja mam razem ten. Nie, tylko dokończę sobie tego tutaj. Aha, bo teraz się pole jeszcze 42 tam do roboty, tam to ten, co mieliśmy. No. No, to dobra. To wiesz co, to w sumie tak, może... A, dobra, mniejsza to. Aha, nie mogę podnieść tego, dobra, już podnoszę. Nie mogę znaleźć wajchy, wiesz, ale już znalazłem. Także git. Wajchę przełóż. Tak, to wiecie co, ludzie, słuchajcie, pojedziemy sobie na gospod zdankować i może trochę naprawimy go, zaraz pokażę wam, jak wygląda nasz serwis. Ile ty obstawiajcie, ile zapłacimy za ten cały serwis tego. Serwis, no, za naprawianie maszyny, nie? Bo ona trochę już ma godzin, bo ma 56 godzin. No ale w sumie tak myślę, myślałem nad tym, czy może by już nie wywalić sobie całkiem, o, proszę bardzo, a to jeszcze płot musi powstać, no tak. Zapomniałem, że tylko mamy skończone kurnik, jeszcze płot sobie postawimy. No więc sporo z nami masy już jest i tak właśnie myślałem, czy można by, czy może powoli by już sobie nie patrzeć trochę w stronę innych ciągników, żeby coś tam nie zacząć szukać czegoś naszego. O, tam ogólnie są te. Nie tankuje się gazem jak coś, ludzie. Tylko tam mam przy ścianę po prostu paliwo, nie? No. Gazę się znakowałem normalnie. Dobra, naprawa. 4300 niecałe, no 4200 ponad, nie? Nie, nie jest źle. Pół też muszę naprawić od razu. No i fajowo. Także może jakiś klas? Że traktor klasa? Ciekawy pomysł by to był, no. Dobra. Zakończymy sobie to odcinek w ten sposób. Widzę, że Krzychu też chyba zjeżdża. O, tak, też dobrze tankuje. No, tankuje się, no. Więc bliska, dziękuję za uwagę, fajnie, że się wpadł i zapraszam na kolejne odcinki z naszej serii. Wpadajcie do Krzycha na kanał, bo niedługo comeback Izrael. Trzymajcie się, no i cześć. Pozdro. O, zrobię miniaturkę screena. Papa. Siemano.